Dziecku nie należy kłamać. Może nie należy mówić od razu całej prawdy, dlatego że dla małego rozumku ta prawda może być trudna do pojęcia, a zresztą trzeba ją przedstawiać w pewnym sensie obrazkowym. Nawet mówiąc słowami, starać się wytwarzać w mózgu obrazy, które dziecko będzie w stanie przyjąć i zaakceptować. Czyli wyjaśnić w sposób najbardziej zrozumiały, co się z nim będzie działo. Natomiast w żadnym wypadku nie należy mówić rzeczy, które się nie sprawdzą. Dziecko w sposób naturalny ma zaufanie do człowieka dorosłego. Bo człowiek dorosły to jest autorytet. Człowiek dorosły jest duży. Człowiek dorosły jest silny. Człowiek dorosły ma pieniądze. Człowiek dorosły może przylać, ale może kupić loda. Człowiek dorosły może nakrzyczeć, ale może zabrać do McDonalda. I człowiek dorosły zawsze ma rację. Ale jeżeli się okaże, że człowiek dorosły kłamie i zupełnie to, co obiecał, się nie sprawdza, wręcz jest przeciwnie, a to przeciwieństwo nie polega na tym, że przyjdzie święty Mikołaj i przyniesie zabawkę, która nie była obiecana, tylko że przyjdzie jakiś facet z igłą i zada ból, no to wtedy dziecko nie będzie nastawione już nigdy potem pozytywnie do szpitala, bo raz oszukane dziecko już zawsze potem będzie się odnosiło do nieufnie do naszego zawodu, do służby zdrowia. W związku z tym, jeżeli dziecko coś czeka związanego z leczeniem szpitalnym, w sposób jasny i zrozumiały trzeba mu o tym opowiedzieć i trzeba mu to przedstawić. Matka musi zachowywać się przy dziecku w sposób zrównoważony, to samo ojciec. Jeżeli matka zaczyna przy dziecku płakać, to cokolwiek my byśmy nie obiecywali dziecku, dziecko już w nic nie uwierzy, bo matka to jest podpora dla dziecka. Na matce się opiera cały świat, prawda? Więc jeżeli matka płacze, no to świat się kończy. No jak świat się kończy, no to no naprawdę nie żądajmy od dziecka, żeby wyciągnęło rączkę i pozwoliło sobie igłę wkłuć. Dlatego my staramy się spotykać z dziećmi i z rodzicami znacznie wcześniej, no minimum te 2-3 dni przed operacją w poradni anestezjologicznej, gdzie mamy czas usiąść, wytłumaczyć, spokojnie zebrać wywiad, wypełnić wspólnie z rodzicami ankietę przedoperacyjną. W każdym razie jest czas, żeby to wytłumaczyć, żeby opowiedzieć, jak to będzie, zorientować się w życzeniach dziecka. Co matka powinna powiedzieć dziecku? Bezwzględnie prawdę, że dziecko ma chorobę taką a taką, którą no, trzeba wyjaśnić w sposób możliwie zrozumiały. No, nie można mu tłumaczyć, prawda, że on ma przepuklinę pachwinową prawostronną, bo nic z tego nie zrozumie, prawda? Należy mu wytłumaczyć, że ta kiszeczka, przez którą przechodzi ten hamburger, który zjadł, nie chce schować się na swoje miejsce, tylko pokazuje się na brzuszku, a to nieładnie. I w zależności co do którego dziecka trafia, taki argument trzeba użyć. Jednemu będzie nieładnie, a drugiemu się będzie śmiała, a trzeciego nie będą pasowały majtki, a czwartemu spódniczka nie będzie pasowała. No każdy pod tym względem będzie zupełnie inaczej, percepował inaczej. Ale to jakaś argumentacja z reguły trafia.